W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Polchny niedźwiedź. No hej, cześć, salut, można byłoby powiedzieć. Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Wydaje mi się, że ktokolwiek jest tutaj pochowany, to nie zrobi mu różnicy, czy będzie tu leżał zardzewiały miecz, czy nie. A moim zdaniem taki zardzewiały miecz bardziej przyda się mojemu bezimiennemu bohaterowi, który, pamiętajmy, potrzebuje pieniędzy. Słyszę odgłosy jakichś stworzeń po prawej, po lewej, a także już widzę ścinki ekranu, co związane jest z faktem, że dotarłem do Geldern. Niebawem wejdę w to Geldern, jak pewni aktorzy edukacyjni, w pewną aktorkę o imieniu Sasha. No, jeżeli teraz wiecie, o co mi chodzi, o jaką aktorkę mi chodzi, to zadam inne pytanie. A skąd wiecie? Skąd ją znacie? Kolega wam powiedział, tak? No, zapewne. Geldern jest to miejscowość, która przede wszystkim kojarzy się z orkowymi szamanami. Oraz przede wszystkim kojarzy mi się z tym, że jest niemalże nie do odbicia, bo niezależnie od tego, jaki poziom miałem, niezależnie od tego, jak potężny bym nie był, to i tak ci orkowi szamani brali mnie na kilka hitów, bo to orkowi szamani, a orkowi szamani są OP, używają potężnych zaklęć, prawie tak potężnych jak moje zaklęcie zapisu gry, które właśnie wykonałem. No ale wejdźmy do środka i pogadajmy z Grimbolem, czyli jednym z orkowych szamanów. Potrzebuję 5 bryłek siarki. Naprawdę? Nie prowokuj mnie, Mora. Zdobądź dla mnie siarkę albo pożałujesz. Tylko aby nie przynoś nierafinowanej siarki, jasne? Tak się składa, że ja mam siarkę, a dokładniej mam tę siarkę z tej kopalni, którą oczyszczałem niedaleko Okary. Pamiętacie? Proszę, 5 bryłek siarki. Dobrze, oto mikstura lecznicza dla ciebie. A teraz uciekaj, jestem zajęty. To nie wszystko, ja z nim jeszcze porozmawiam i standardowo kupię od niego wszelkie zioła oraz mikstury, wino, które otwieram ze swoją dziewczyną, gdybym ją miał, oraz fiolki. Za to wszystko dostanie ode mnie 2719 sztuk złota. Całkiem nieźle, jak na orka, jak na przybłędę, no ale jest jak jest. A wypadałoby poczytać to jeszcze te pulpity, bo z tego co pamiętam, tam jest napisane coś o alchemii. Jest napisane coś o alchemii. Mówiłem, kurczę, ma się tę pamięć. To coś tutaj leży na tym pulpicie, ten stary pierścień alchemika, który właśnie oglądam w towarzystwie ścinki ekranu związanej z zapisem gry, jest związany z questem. Nie jestem pewny, czy jak go podniosę, to czy oni zareagują. Kompletnie nie, ale uwaga, uwaga. Tylko ten pierścień alchemika jest taki zbugowany i tylko go mogę sobie tak po prostu podnieść. Gdybym podniósł jakikolwiek inny pierścień alchemika, na przykład pierścień, który znajduje się w tym miejscu, to ten ork wojownik już by się na mnie rzucił. Dlatego ten pierścień trzeba będzie ukraść w inny sposób, skradając się na przykład. Problem w tym, że ja się mogę skradać, ale pan Mariusz widzi mnie non-stop. Inne pytanie brzmi natomiast, czy on zareaguje na fakt, że ja się skradam i zabieram jego pierścień alchemika. Zaraz to zobaczymy. Podskradam się tutaj i uwaga. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, a ja przeczytam pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. No właśnie dlatego. Wyjdę teraz na zewnątrz i zobaczę, czy ten wojownik zareaguje na jakieś kradzieże. Spadaj. Kompletnie nie. Muszę być bardzo ostrożny, bo kradzież tych pierścieni alchemików jest o tyle niebezpieczna, że w pewnym momencie orkowie mogą mnie po prostu zacząć atakować, gdy dojdą do wniosku, przy czym dojdą to śmieszne słowo, że zgubiono ostatnio dużo sporych rzeczy i dziwnym trafem te zgubione rzeczy zaczęły się gubić, gdy ja tutaj przybyłem, więc no, wiecie jak to jest. No, ogólnie niezbyt fajnie. Inna sprawa jest taka, że te pierścienie wcale nie wyglądają jak pierścienie. A jeszcze inna taka, że w sumie wspomniałem, że są one potrzebne do questa. Questa chyba u Laresa, bo tak, spotkamy go w Geldern. Ale na razie pogadajmy z tym magiem ognia. Cholera, znów za wolno? Kiedy to wreszcie zrozumiecie, kretyni? Potrzebuję czasu na zebranie żołnierzy. A więc on randomowo założył swoją szatę. To też, ale przede wszystkim założył, że jestem buntownikiem. Bo od razu z miejsca powiedział randomowym typkowi, że zbiera żołnierzy. Dziwne. Jesteś magiem ognia? Kiedyś nim byłem. Teraz gotuję dla tej zgrai wygłodzonych najemników.
Nie mów mi tylko, że jesteś jednym z nich. Można powiedzieć, że ten mag ognia czeka na posiłki. Tak, tośmy się pośmiali. Widzę, że wciąż nosisz swoją szatę. Tak, w nadziei, że ten koszmar niedługo się skończy i ludzie znów będą wolni. Możesz mnie nauczyć magii, mimo że zajmujesz się już tylko gotowaniem? Dobrze, spróbuję. Mag ognia nie powinien przeklinać. Mam gdzieś dobre maniery. Chcę tylko ciszy i spokoju, do cholery. Mag ognia nie powinien przeklinać. Tymczasem ja w Gothiku 2 na ścieżce maga. Oddaj mi wszystkie swoje pieniądze, kanalio, albo cię zabiję. Z takim podejściem daleko tu nie zajdziesz. Może być coś gorszego od pracy kucharza w takim miejscu? Może śmierć. Nie boję się śmierci. Kiedy nadejdzie mój czas, polegnę w walce. I wierz mi, w Geldern jest wielu, którzy myślą podobnie. Gdzie są pozostali magowie ognia? Są w wielkim klasztorze w Nordmarze. Szukają 12 ognistych pucharów pełnych pradawnej magii. Mają nadzieję, że dzięki nim zdołają przywrócić paladynom ich magiczne zdolności. Trzeba odnaleźć te puchary. W klasztorze potrzebują każdej sztuki, jasne? Gdzie znajdę ogniste puchary? Znalazłem coś ciekawego, studiując historię Geldern. Z tego, co wyczytałem, jest bardzo prawdopodobne, że jeden z pucharów jest tu, w Geldern, w kopalni. W innym miejscu jest sugestia, że ukryto go w świątyni w Geldern, ale to tylko mglista wzmianka. Rozumiem. Jak mogę ci pomóc w zachęcaniu ludzi do wystąpienia przeciw orkom? Muszę się dowiedzieć, czy szamani chowają w swojej świątyni jeden z ognistych pucharów. Sądzę, że nie, ale ta myśl wciąż mnie niepokoi. Porozmawiaj z Grokiem, starszym szamanem, i upewnij się, że nie mają ognistego pucharu. Dopiero wtedy pomogę ci przekonywać ludzi do wzięcia udziału w rewolucji. Powiedz mi więcej o najemnikach. Najemnicy pracują w zamian za złoto. To, czy dostają je od orków, czy od ludzi, nie ma dla nich żadnego znaczenia. To wszystko, co musisz wiedzieć o tej zepsutej bandzie kretynów. Jeden z nich zabija własnych ludzi w zamian za złoto. Który najemnik zabija własnych ludzi? Nazywa się Iwan. Zawsze pyskuje na orków. To bardziej bandyta niż najemnik. W tej chwili Iwan i jego ludzie pilnują kopalni na północ od Geldern. Iwan, pyskaty najemnik, który zajął kopalnię. Brzmi jak taki szef bandy UPA, co nie? Ale dobra, prześpijmy się następnego poranka i ruszajmy w dalszą podróż po Geldern. Standardowo zapiszę w towarzystwie Skandalu oraz ścinki ekranu. Mamy tutaj prawą rękę Samuela, lewą rękę Samuela. Samego Samuela także gdzieś niedaleko znaleźć można, ale co najważniejsze, jest tutaj pan Lares. Nareszcie! Najwyższy czas, żebyś ruszył tyłek! Więc tu jesteś, Laresie. Znowu na tropie dobrego łupu? Trudno wykorzenić stare nawyki. Szczególnie, jeśli jest się złodziejem. Szykuję teraz jeden naprawdę duży skok. Założę się, że cię to zainteresuje. No to mamy problem. Szybko zniknąłeś po tym, jak tu przypłynęliśmy. Zobaczyłem, że Esmeralda zaraz padnie łupem piratów, więc pomyślałem, że lepiej się ulotnić. Walka z piratami to raczej zadanie dla ciebie. Nie wydarzy. Jak zapewne wiesz, ja tam wolę się gdzieś zaszyć. Do dnia to wszystko się skończy. No dobrze. Czym się tu mogę zająć? Przyjąłem zlecenie od bogatego kupca asasyna. Mówił, że szamani umieścili w świątyni 6 niezwykle wartościowych złotych talerzy. Chcę położyć na nich rękę i jest gotów słono za to zapłacić. Kim jest kupiec, dla którego pracujesz? To bogaty asasyn z pustyni, nudny jak flaki z oleju, ale nadziany. Rozumiem. Ile dostaniesz za złote talerze szamanu? To ogromna kwota. Wystarczy dla nas obu, przyjacielu. Nie mogę się dostać do tej cholernej świątyni, ale wiem, że tobie się uda. Przynieś mi 6 złotych talerzy, a dostaniesz za nie górę złotych monet.
Co ty na to? Ale nadal mi się to nie podoba. No dobra. On mnie może też podszkolić trochę w kazierzy. Oczywiście. Przecież wiesz, że nie ma sprawy. Ale ja nie mam punktów, by się nauczyć. Chodźmy dalej do pana Renwika. Znamy się? Jeśli nawet, i tak bym nie pamiętał. Jestem starcem i nie pamiętam już twarzy wszystkich spotkanych ludzi. Rozumiem. Tylko to nam trzeba. Kim jesteś? Cóż, zastanówmy się chwilę. Chyba nazywam się Renwik. Nie? Tak, nazywam się Renwik. Co tu robisz? Słucham? Spytałem, co tutaj robisz. Już prawie wiedziałem. Nie, jednak nie pamiętam. Jesteś alchemikiem. Tak, dokładnie, właśnie. Dziękuję, synu. Teraz pamiętam. Tak, alchemikiem. Mogę ci w czymś pomóc, staruszku? Oczywiście. Co to ja miałem zrobić? Miksturę. Zgadza się. Miała nawet być bardzo potężna. Brakuje mi już tylko szczawiu królewskiego. To bardzo rzadka roślina. O tak. Idź mi ją przynieś, dobra? Wtedy sobie jeszcze pogadamy o alchemii. To znaczy będziesz mnie wtedy nauczał? Nauczać? Tak, tak. Oczywiście. Mogę i nauczać. Rozumiem. Okej. Tak się składa, że ja mam szczaw królewski. My się znamy? Jesteś alchemikiem imieniem Renwik, a ja gościem, który ma przyjemność dostarczyć ci szczaw królewski. Zgadza się. Dokładnie. Proszę, oto twój szczaw królewski. Szczaw królewski? Naprawdę? Och, to cudowne! Mogę więc ponownie poświęcić się moim... Możesz znowu poświęcić się ważeniu mikstur. Zgadza się! Dokładnie! Przyjmij to w podzięce, synu. Jeszcze zobaczymy, czy on może mi coś sprzedać. Sprzedasz mi trochę mikstur? Mikstury, powiadasz? Tak, chyba tak. Dobra, typek standardowo sprzedaje zioła many, ognistą pokrzywę. Chociaż te zioła many to dziwne, że sprzedaje. Wydaje się być typem człowieka, który raczej wypala te całe zioło, a nie sprzedaje. Mikstury też sobie kupię. Mam tego hajsu całkiem sporo, więc poinwestujemy. A co tam? Stać mnie. Stać mnie przynajmniej na razie, dopóki nie wydaję tych pieniędzy na głupoty. No dobra, mam więc to, co chciałem mieć, ale to nie wszystko, bo fajnie by było na przykład ten pierścień alchemika skonfiskować. Renwikowi nie jest on przydatny do niczego, a mi się może bardzo przydać. I inna sprawa, że też ja bym chętnie skorzystał z jego stołu alchemicznego, ale widzę, że nie mogę, bo się buguję, bo albo kufer, albo Renwik. Muszę zdecydować. Kufer, Renwik. No, nie można na stół kliknąć, więc ruszamy w dalszą podróż do Samuela, otoczonego swoimi kończynami. Lewa i prawa ręka gdzieś tutaj były. Pamiętacie? Pokazywałem wam. Spójrzcie tylko. Nowa twarz w moim mieście. Szukasz pracy? Kim jesteś? Przywódcą najemników z Gelder. Nazywam się Samuel. L. Jackson? Trochę biały. Co jest do roboty w Geldern? Geldern to miasto kopalni i zbieraczy artefaktów. Do zadań najemników należy otwieranie i zabezpieczanie okolicznych kopalń. Powiem ci, że to bardzo opłacalne zajęcie. Jeśli nie boisz się uczciwej pracy, to można tu nieźle zarobić. Chcę się do was przyłączyć. I to mi się podoba. Słuchaj bardzo uważnie. Jeśli będziesz podążać drogą wychodzącą z północnej bramy Gelder, znajdziesz jaskinię, w której nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji. Zobacz, czy warto tam otwierać kopalnię. Przy okazji możesz zlikwidować kręcące się tam szkodniki. Jasne? Jasne. Pokaż mi swoje towary. Zobaczymy, co on tam sprzedaje. Chwila, moment, bo pokaż anulowałem mi to. No. Pokaż. On tutaj sprzedaje okuty kostur, który już posiadam, więc nie ma sensu inwestować ponownie. Nie będę kupował żadnego lekkiego pancerza najemnika, bo nie stać mi po prostu na takie wydatki. Mam więc kolejnego questa.
A co z tym idzie, trzeba udać się do magazynu, bo pamiętajmy, że zawsze, ale to zawsze, w magazynach spotkać można ciekawych ludzi, którzy dają ciekawe questy. Jak na przykład pan Jared, który daje bardzo banalny quest. Witaj w Geldern, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Jesteś kupcem? Owszem, zajmuję się głównie artefaktami, więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Znajdę tu jakieś artefakty? W południowej części miasta w fortecy jest magazyn, gdzie przechowują wiele wartościowych okazów. Nie zwalaj tego na innych. Jakie artefakty najbardziej cię interesują? Powiadają, że w Geldern ukryto 7 pradawnych pierścieni alchemików. Na czarnym rynku są warte ponad 3000 złotych monet. Naprawdę chciałbym mieć 7 pierścieni alchemików. Mówisz jak ktoś, kto zna się na kradzieży. Znam wielu złodziei. Jak każdy, kto zajmuje się artefaktami. Choć sam nie wiem zbyt wiele na ten temat. Ale słyszałem, że Lares, jeden z najlepszych złodziei w Myrtanie, przebywa teraz w mieście. Znam Laresa. Jeśli chcesz, mogę was poznać. Zrobiłbyś to? Zapłaciłbym ci 1000 złotych monet. Zobaczę, co da się zrobić. Jeszcze zobaczymy, co on sprzedaje, bo może coś ciekawego. No, widzę, że standardowo ma kostur maga, który zwiększa maksymalną manę o 40, ale ja już ten kostur posiadam. Ma też kilofy. Chcemy kilofy, oczywiście, że chcemy kilofy, bo pamiętajmy, że kilofy będą potrzebne do questa w Wengardzie. Powtarzam to już milionowy raz. A tak jak mówiłem, on daje nam banalny quest, polegający na tym, by teraz pogadać z Laresem, który stoi obok, no i zapoznać tych dwóch panów. Sprzedawca artefaktów Jared dałby sobie uciąć rękę, żeby cię poznać. Słyszałem o tym Jaredzie. Podobno nieźle płaci. Chyba złożę mu wizytę. Idź do niego od razu. No i super, w ten sposób zarobiłem właśnie 1000 sztuk złota, po prostu rozmawiając z Laresem, który stał obok. No, Jared najwyraźniej jest bardzo wstydliwy. No i ma zakola, więc ma się czego wstydzić. Coś o tym wiem. Rozmawiałem z Laresem. Skontaktuję się z tobą. Wielki Lares, w moim sklepie. Nie sądziłem, że dożyję tej chwili. Tak, tak. Tylko nie dostań zawału. Dziękuję, przyjacielu. Oto złoto, które ci obiecałem. Teraz wykonam szybki zapis, bo nigdy nie wiadomo, czy gra się nie wykrzaczy, czy coś w tym stylu. No dobra, i teraz udam się na górę, bo na górze, o dziwo, jest jeszcze jeden alchemik. Tutaj wszędzie są alchemicy, a co z tym idzie? Pierścienie alchemiczne. Tutaj tylko trzeba wyjść skradając się, bo ten pierścień jest zaraz po lewej. A jeżeli ten typek zauważy, że ja ten pierścień kradnę, to się stanie trudna sytuacja. Okej. Okay. Wszystko pod kontrolą. Jeśli przysłano cię, aby mnie popędzić... Co? Nieważne. Wydawało mi się, że przybywasz, aby zażądać kolejnej dostawy dla orków. Co dostarczasz orkom? Jestem alchemikiem. Cóż mogę produkować dla orków? Mikstury, rzecz jasna. Te wojownicze stworzenia mają nieludzkie wprost zapotrzebowanie na mikstury lecznicze i many. Sprzedasz mi trochę mikstur? Nie tylko. Mam też pewne rzadkie artefakty. Zainteresowany? Pokaż mi swoje towary. Sprzedaje on przede wszystkim kamienną tablicę, którą zabieram. Ma mnóstwo mikstur, trochę fiolek, wino, kilof, kostur maga znowu. Nieźle, nieźle, ale tych mikstur ma naprawdę sporo. Kurczę, kupiłbym je wszystkie. Ale to jest bardzo drogi zakup. No chyba, że sprzedam mu to, co zdobyłem podczas moich eskapad na tej przełęczy Warantu. Nie chcę oku tego kostura sprzedawać, chociaż widzę, że mam dwa. No to jeden mogę sprzedać. Także te zardzewiałe miecze, miecz paladyna. O! I tym samym jesteśmy w stanie jakoś tutaj wyjść na prostą, powiedzmy. Zyskam 35 mikstur. Warto, warto. Ja wiem, że wy twierdzicie, że o wiele lepiej jest samemu robić te mikstury, ale uwierzcie mi, moim zdaniem po prostu warto. Nauczmy. Dobra, pora ruszyć w dalszą drogę. Tym razem w stronę obozowiska kopaczy, gdzie też znajduje się arena. A skoro arena, to także i kolejne wyzwania, co nie? Więc chodźmy w tamtą stronę. Tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj przypadkiem nie ma czegoś ciekawego. Nic takiego nie widzę. Jakieś srebrne kielichy, jakieś tarcze i kolejne wino.
którego nie potrzebuję. Tam jest skarbiec, w tym skarbcu też jest chyba jeden z pierścieni alchemików, ale na razie tam nie wejdę. Tak jak mówiłem, naszym celem będzie teraz po prostu dostanie się do wykopalisk, które są prowadzone w dalszej części tej osady, gdzieś tutaj po lewo. O właśnie, oczywiście standardowo w towarzystwie lagów i ścinek. Bo jak ktoś słusznie napisał w komentarzach, granie w Gothica 3 bez lagów to jak czytanie Biblii bez Jezusa. Niby można, ale to trochę takie dziwne, co nie? Jest i orkowa arena, ale co ważniejsze, zaraz obok orkowej areny jest chyba kupiec Mirzo. Witaj w mym skromnym przybytku, synu dobrego losu. Interesują cię towary z odległej pustyni, a może rzadkie artefakty? Czegokolwiek ci potrzeba, tutaj to znajdziesz. Ten niewolnik z tyłu wygląda dwuznacznie z tą obrożą na szyi. Sprzedajesz artefakty? Cóż za interesujące pytanie, synu zdziwienia. Nie wiesz, gdzie jestem? To Geldern. Miejsce spotkań wszystkich poszukiwaczy artefaktów tej krainy. Nigdzie w Myrtanie nie przebywa ich więcej niż tutaj. W Geldern artefakty można zdobyć nawet na arenie. Pokaż mi swoje towary. Mam wszystko, czego ci trzeba, synu targowania. Syn targowania. Kolej sprzedaje kolejną kamienną tabliczkę, niestety tylko jedną, a szkoda, bo to jest chyba losowe. Jeżeli bym zapisał grę, potem wczytał i znów z nim pogadał, to pewnie mógłbym mieć więcej tych tabliczek, no ale jest jak jest i trzeba się zadowolić tym, co mamy. Skąd bierzesz swoje artefakty? Pozwól, że zadam ci pytanie. Jaki byłby ze mnie kupiec, gdybym na prawo i lewo opowiadał o swych dostawcach? Lepiej zajmij się swoimi sprawami, synu wścibstwa. No, ten asasyn niestety, ale za bardzo rozmowny nie jest. Swoją drogą ktoś się pytał w komentarzach, jak nacja asasynów mogła wybrać sobie jako nazwę swojej nacji właśnie słowo asasyn, czyli od angielskiego słowa zabójca. Czy to znaczy, że cała nacja jest zabójcami? To jest błędne rozumowanie, drodzy widzowie. Że tak powiem, drogi synu wiedzy. Drogi synu wiedzy, to nie chodzi o słowo asasin, tylko as-sin, czyli dupogrzechy. Tak, oni nazywają się dupogrzechami. Możesz się z tego śmiać, możesz tego nie tolerować, ale prawda jest taka, że prawdy nigdy nie da się ukryć. Jest jak jest i trzeba to zaakceptować. Hamil, jak ten, co grał Luke'a Skywalkera. Interesują cię rzadkie artefakty, przybyszu? Nazywam się Hamil. Sprzedaję najlepsze artefakty po najkorzystniejszych cenach. Oraz miecze świetlne. Handlujesz w dzielnicy niewolniczej? Radzimy sobie, jak możemy. Taki już mój los. Utknąłem w tej dziurze. Niemniej jednak moje towary są najwyższej jakości. Pokaż mi swoje towary. Co ty tutaj sprzedajesz? Są kolejne dwie kamienne tablice. Super. Kostur maga, standardowo. Kilofy, bierę. Przydadzą się wytrychy. Przydadzą się. No i to wszystko, co tutaj ciekawego on posiada. Dokładam złoto, handlujemy z tym. Trochę mi tego hajsu zmalało przez te wszystkie zakupy. Skąd bierzesz swoje artefakty? O, wiesz, z różnych miejsc. Czasem niektóre rzeczy spadają z wozów. Innymi słowy, okradasz orków. Okradasz to takie nieprzyjemne słowo. My, ludzie, powinniśmy się trzymać razem, nie sądzisz? Marszałek Garitos też tak mówił. I no nie wiem, czy dobrze to wyszło, koniec końców. Pogadajmy z szefem areny. To jest ten ork, który przesiaduje w domku przed nami. Wyglądasz na silną, Mora. Co powiesz na małą walkę na mojej arenie? Chcę walczyć na arenie. Świetnie. Więc wejdź na nią. Twoim przeciwnikiem będzie Dimitar. No i super. Czy mi się wydaje, czy ja sprzedałem mój kostur maga? Bo jeżeli tak, to jestem debilem. Kostur maga, halabarda, okut. Dobra, nie sprzedałem. Po prostu... Mój okuty kostur, który był przypisany do skrótu klawiszowego, został sprzedany, bo wiedziałem, że mam dwa. Grunt, że idziemy walczyć z Dimitarem. Arena jest dość ciasna, więc trzeba będzie zastosować standardową taktykę pod tytułem bije cię kulami ognia, bije cię kulami ognia, hej hej, kulami ognia, hej hej, kulami ognia, hej hej, i zamierzam wygrać tę walkę. Teraz szybka zmiana na okuty kostur i dobijamy go pałką, okutą.
Powiedziałem, dobijamy pałką okutą. Tak czy nie powiedziałem? Co ty... No właśnie, co ty próbujesz? Tarcza czaszki. To jest bardzo droga tarcza. Zabieram co tam miał i wracamy do pana Agenaka, który da nam nagrodę w postaci chyba właśnie kamiennych tabliczek, które zwiększają prastarą wiedzę. Dobra walka, Mora. Jasne, czemu nie? Chcę dobrego wojownika. Dobrze. Gębak zmierzy się z tobą na arenie. Dalej, walcz. Dobrze, a więc zanim się z nim zmierzę, prześpię się w łóżeczku, no bo jestem tak silnym wojownikiem, że pan Agenak pozwoli mi bez problemu spać do południa na jego własnym łóżku, byleby nie przerywać mi snu, bo on już widział, do czego jestem zdolny. Grad płomieni, deszcz ognia, te sprawy. Cześć, Gębak. Odbiegamy kawałek i do widzenia. Co ty mnie tutaj próbujesz? No, bo tak widzę, troszeczkę się zagalopowałeś. Łap kulami ognia, frajerze. Proszę. Żebym tylko nie przesadził, bo... No jednak trochę lipa by była, jakbym go zabił. No. Było blisko. Nie chciałem już otwierać ekwipunku, bo byście pisali, o, użył cheatów, otworzył ekwipunek, uleczył się. A tam, zaraz, użył cheatów. To nie są cheaty. Już mówiłem wielokrotnie. Dobra, znów prześpimy się w jego łóżeczku. Może przy okazji deszcz przestanie padać. Nienawidzę deszczu w gotiku. Wiecie dlaczego? Bo jest strasznie głośny. No ale grunt, że kolejna bitwa wygrana, więc panie Agenak... Nieźle. Dobrze sobie radzisz, Mora. Ale nie zapominaj, że Kulak wciąż jest mistrzem. Kto jest twoim najlepszym wojownikiem? Kulak to niepokonany mistrz Geldern, Mora. Chcę walczyć z Kulakiem. Bardzo proszę, ale ostrzegałem cię. Ruszaj na arenę. Kulak nie brzmi jak ktoś, kto rzeczywiście stanowi wyzwanie, ale zapiszę profilaktycznie. Profilaktyka jest drogą do sukcesu. Teraz szybko wyekwipuję kulę ognia, no i zaczynamy zabawę. Łap. Dobrze. Oberwał. 2, 3, 5, 8, 10, 15, 42, 1. No i mój skomplikowany szyfr został przerwany. Biorę kostur w łapę. No i zaczynamy zabawę. Let's play a game. No, chciałeś się pobawić i się pobawiłeś, że tak powiem. Leżysz nieprzytomny, a ja zdobywam kolejną tabliczkę najprawdopodobniej. Panie Agenak Kenak, gdzie pan jest? Tutaj, panie. Jesteś cholernie dobrym wojownikiem. A może chcesz dla mnie pracować? Mam dla ciebie pracować? Załatwiłbym to sam, ale to dość delikatna sprawa. Mirzo, ta napuszona parodia asasyna. Od wielu dni śmieje mi się w oczy. Za każdym razem, kiedy odbiera dużą dostawę, wywala śmieci tuż obok mojej areny. Robi to tylko po to, żeby mnie rozzłościć. Chętnie dałbym mu małą nauczkę. Zajmę się tym. Dobrze. Tylko go nie zabijaj, albo znajdziesz się w bardzo poważnych tarapatach. Oczywiście najpierw będę musiał dowiedzieć się, gdzie Mirzo zdobywa swoje artefakty. To nie jest jakimś trudnym questem. Wystarczy udać się do kopalni na północ od Geldern. Do jednej z kopalni na północ od Geldern w zasadzie. Ale teraz to, co najważniejsze, to wykorzystanie naszych znalezionych tabliczek, które zwiększą moją prastarą wiedzę. Zaczynamy więc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze ta. Tym samym mamy 239. No liczmy 240. W teorii byłbym już w stanie osiągnąć 250 prastarej nauki. Czy tam prastarej wiedzy. Bo mam 11 punktów nauki do wydania, więc idealnie. Ale to dopiero początek. Bo... ja wiem, że wokół Geldern jeszcze mogę kilka takich artefaktów fajnych pozdobywać, tylko trzeba się przejść po tych wszelakich kopalniach, no i popatrzeć, cóż takiego tam się znajduje. Najpierw jednak udam się do tej oto wspaniałej lokacji, bo zgodnie z tym, co mówił Mariusz, gdzieś tutaj powinien znajdować się ognisty puchar. Tak się składa, że ja dobrze wiem, że ten ognisty puchar rzeczywiście tutaj się znajduje. Jest to też idealne miejsce do tego, żeby zdobywać te wspaniałe gilofy, ponieważ jeżeli rzeczywiście
ktoś tych kilofów nie kupuje, tak jak ja na bieżąco, to może tutaj przyjść do Gelden, pobić takiego niewolnika, zabrać jego kilof, wtedy on wstanie, znów mu się kilof zespawni i zacznie kopać. Więc to jest bardzo fajne miejsce do robienia lepiej tego. Już sobie idź. Dobra, ruszajmy w głąb tego miejsca, bo tak jak mówię, gdzieś tutaj jest ten kielich, tylko musimy udać się w te najczarniejsze zakątki tej jaskini. Nie pamiętam też, o co chodziło z tymi ochoczymi niewolnikami. Możliwe, że też jest z nimi quest, ale ja nie pamiętam teraz dokładnie, na czym ten quest polegał. Tak samo jak nie pamiętam... A, jest ciemna lokacja. Wchodzimy pod ziemię. Halo, halo. Jest i ognisty puchar. Mamka. Jest ognisty puchar, jest łopata oraz jakiś miecz tutaj niby jest wbity w ziemię, ale nie mogę go podnieść. A szkoda, bo wygląda ładnie. No nic. Wychodzimy z tej jaskini i teraz będę musiał się udać na północ Geldern. Tylko, że zanim to zrobię, to pogadam jeszcze z takim orkowym szefem wszystkich szefów w tym miejscu. To jest typek, który też daje questy na pewne kopalnie wokół Geldern, a to głównie tam jest ta cała wielka akcja z zabijaniem ludzi, czyli zrobieniem tego, co ja lubię najbardziej. No bo patrząc na killstreak naszego wspaniałego bohatera, to aż dziw bierze, że jeszcze cała Myrtana nie słyszała o tym, że jest to masowy morderca, który potrafi zabić samym spojrzeniem, to nie? Które rzeczy... No dobra, Mora. Jesteś lepszym wojownikiem ode mnie. Zadowolony? No to idź sobie. Chyba się troszeczkę zachlapał własną śliną. Prawie się udławił nią, że tak powiem. A i właśnie, Gębak jeszcze daje questa z odzyskaniem honoru. Więc jak mogę ci pomóc w odzyskaniu honoru? Podobno jakiś przeklęty drań najechał jedną z naszych kopalni. Najemnik odszczepieniec imieniem Iwan. Śmierć zdrajcom. Dajmy Iwanowi to, na co zasługuje. Pokonałeś mnie w honorowej walce. Będziemy walczyć ramię w ramię. Zbuntowany najemnik Iwan przebywa gdzieś na północ od Geldern. Chodź ze mną, pokażę ci. Idziemy więc za Gębakiem, bo rzeczywiście pokonanie Iwana jest dość sporym wyzwaniem. Zresztą na tym patchu społeczności wszystko jest sporym wyzwaniem. Po drodze do tej kopalni, jak już mówiłem, pogadamy z szefem wszystkich szefów. Gdzie ty leziesz, Mora? Kim jesteś? Jestem Nemrok. Zajmuję się potrzebami szamanów. Traktuj ich z należnym szacunkiem, jeśli nie chcesz posmakować mego ostrza. Mam nadzieję, że dobrze się rozumiemy. Opowiedz mi coś o Xardasie. Mag zna wyroki boskie. Posiadł wiedzę wielu mężów. Jest wybrańcem. Beliar namaścił go jako nosiciela swojej potęgi. Prawdę mówiąc, to on wziął tę potęgę i... Szukamy artefaktów. Na razie nie liczy się nic innego. Co to za świątynia? Te sale kryją kwaterę główną najwyższych szamańskich dygnitarzy. Nasz przywódca Grok rządzi stąd prastarym miastem alchemików, Geldern. Chce się zaciągnąć na służbę szamanów. Silny z ciebie gość. Możesz dowieść swych zdolności w okolicznych kopalniach. A może wolisz wojaczkę? W takim wypadku lepiej dołącz do najemników lub gladiatorów. Szamani przyjmują ludzi cieszących się dobrą reputacją w mieście. A jakie potrzeby mają szamani? Pozyskujemy dla nich złoto, siarkę, artefakty i różne cenne złoża naturalne, Mora. Kopalnie muszą być produktywne. Oto moje zadanie. Chcę dla ciebie pracować. Zwykle nie zlecam Morom nic bardziej skomplikowanego niż dostawa mięsa. Chyba jednak będę mieć zadanie dla wojownika. Potrzebuję nowego posłańca. Co miałbym robić jako posłaniec? To proste. Idziesz w moim imieniu do kopalni, dowiadujesz się o losach brakującego urobku i mi go dostarczasz. A jeśli kopalnie nie są produktywne, ponownie je uruchamiasz. To naprawdę nic trudnego. No dobrze. Biorę tę robotę. Więc zamknij mordę i bierz się do roboty. Czego ci potrzeba z kopalni siarki? Telenie z północnej kopalni miały mi dostarczyć 30 bryłek siarki. Idź je odbierz.
Co mam zrobić z kopalniami złota? Od dawna czekam na 50 złotych samorodków z północnych kopalń. Przynieś mi je! Nie obchodzi mnie sposób, w jaki je zdobędziesz. Gdzie mogę dla ciebie zdobywać artefakty? Wiele z nich znaleźliśmy w Wilczej Kopalni. Na razie jest ona jednak zamknięta. Watacha wilków tunelowych zżarła tam wszystkich niewolników. Zakąszając strażnikami. Znajdź chętnych niewolników i ponownie uruchom Wilczą Kopalnię. Niewolnicy wskażą ci drogę do kopalni. Zanim jednak zabierzesz tam niewolników, upewnij się, że w tunelach nie ma już wilków. Czy artefakty można znaleźć jeszcze gdzieś poza Wilczą Kopalnią? W tej części Myrtany, w okolicach Geldern, można znaleźć mnóstwo artefaktów. Nie rozgrzebaliśmy jeszcze wszystkich obszarów. Na północy znajdziesz starą ruinę na górskiej grani. Zobacz, co tam można znaleźć i mi to przynieś. Jeden z niewolników handluje skradzionymi artefaktami. Kto? Jak się nazywa? Hamil. To Płotka. Za wszystkim stoi jeden z miejskich alchemików. Dowiedz się, dla którego alchemika pracuje Hamil. Na południe od Geldern też są jakieś kopalnie? Jedna, opuszczona. Nie prowadzimy tam już wydobycia. Przestało to być opłacalne. No dobra. A więc ruszamy w dalszą podróż za Gębakiem, bo trzeba jeszcze pokonać Iwana, nim zakończę ten odcinek. Nie wiem, jak długi ten odcinek wyjdzie. Grunt rzecz, że ja po prostu dzisiaj niezbyt mogę sobie pozwolić na siedzenie przy kompie i granie w gry, bo mam kilka rzeczy do zrobienia, więc no przepraszam was za to. Ale na pewno jeszcze Iwana na dzisiejszym odcinku pokonamy. Tak, tak, schowam broń. Nie ma problemu, od razu to zrobiłem, jak tylko powiedziałeś, więc przestań gadać głupoty. Jak zwykle... Nie wiesz, co mówisz. O, czy to jest pan Goblin? To jest pan Goblin. I ten pan Goblin sam się prosi o śmierć, jak powiedział nasz towarzysz. Ja tutaj przy użyciu kostura go zmasakruję. O, nie. Ja ci, panie Goblinku, malutki mój, to jest śmierdzielku, nie pozwolę na zaatakowanie mnie swoją drewnianą pałką, pałęcją. Spokojnie. No, czy ty możesz zacząć trafiać w tego goblina? Nic dziwnego, że cię pokonałem na tej arenie. Stary, jesteś najsłabszym orkiem, jakiego spotkałem. Goła, goblinie, łap. Łap. Od razu lepiej. Tak, to wszystko. Uratowałem ci tyłek, inaczej by ten goblin cię zjadł, rozumiesz? Grubasie, gębaku, robaku. W sumie gębak rymuje się z robak. To nie jest przypadek. Ziele królewskie. Podeptałeś się, idioto. Czy ty jesteś głupim głupkiem, czy głupim głupkiem? Nie trafiłem. Tak, wiem, nie trafiłem. Jestem głupi. Bywa i tak. Goblinie, raz. No, gębak, dasz radę. No, dobrze, naprawdę jestem pod wrażeniem, ale tak uczciwie pod wrażeniem, bo zabił tego goblina. Gębak, pogromca goblinów. Ja widzę to oczami wyobraźni. To jest nowy film, który orkowie będą puszczać swoim dzieciom jako instruktaż tego, jak być bohaterem. Jest i kopalnia. Tak jak mówiłem, jest tam dość niebezpiecznie, więc tak, zapiszemy grę. Zregeneruję swoje życie na fulla. Walka z obozem Iwana to jednak walka z obozem Iwana. Trzeba się szanować i nie pozwolić na to, by typek nas rozwalił. Przy okazji zjemy te wszystkie tutaj ogniste pokrzywy. Znaczy, może nie zjemy, ale zerwiemy. To na pewno. No, gębaku, robaku. Zaczynamy. Raz. Dwa. Byłoby dwa, gdybym trafił. Dwa. Jeden padł. Raz. A ty byś chciał, co? Co byś chciał? Tu, spokojnie. Jeden się sfajczył. Bardzo dobrze. Doskonale. Wręcz gębak tam się strzela, a my wypijemy poty. Po to ich tyle kupiłem, żeby teraz z nich korzystać, nie? No i panie słaby bandzior. Jest pan zbyt wysoko. No, przewaga terenu działa nie tylko w moich taktykach, ale i w ich taktykach, jak widzimy. Jak tam gębak? Żyjesz? Dobra, żyjesz. Ci, co strzelają, są najbardziej bezpieczni, bo to oni są w stanie zabić tych naszych towarzyszy. Taki normalny przychlast raczej krzywdy im nie zrobi, bo ta gra jest jakoś dziwnie zbalansowana, że jak ci towarzysze są z nami, to nagle są bez możliwości śmierci, są nie do zabicia, ale jak są przeciwko nam, to mam ich na kilka kul ognistych. Dziwna sprawa, ale tak to wygląda. Prowadź dalej.
Czy ja tam widzę słabego bandziora, który nie zorientował się, że tutaj jesteśmy? Owszem. Dziękuję, panie Gębak. Z pana ust, z ust bohatera, który pokonał goblina, to brzmi prawie jak komplement. A to już coś. Jestem bardzo zadowolony, że zdecydował się pan zabrać mnie ze sobą na tę jakże wiekopomną bitwę, wiekopomną podróż. Wypiję kolejne piepotki. Nie będę ich oszczędzał, bo mam... O, Iwan! Wsadź sobie ten miecz w dupę, Iwan. Co nie? To jest Iwan, książę Gejskol. Dobra, jeden padł. Teraz Iwana. Iwan padł. I... bandyta. Bandzior, choler... Co ty mnie tutaj... Fala uderzeniowa mnie zepchnęła ze wzniesienia. Tak się nie robi. Bandyto. Frajerze. Mana się skończyła. Czekaj. Wypiję potkę. Jedną. Dzięki. I teraz możemy porozmawiać. Powiedziałem, możemy porozmawiać. No. Koniec tematu. Myślałeś, że możesz się ze mną równać? Myliłeś się. Wiesz, kto się jeszcze mylił? Iwan. Który leży tam martwy. Chodź, panie Gębak, bo to nie koniec naszego questa chyba. Co tam miałeś w sobie, Iwanie? Pierścień. Nic ciekawego w sumie. Drewniana tarcza. Szkoda, że nie tarcza czaszki. Ona jest dość droga. Co za zamieszanie. Iwan nie żyje. Dobrze. Będę dalej walczyć na arenie i czekać na kolejną okazję. Siła i honor, Mora. Żegnaj. Loktar Ogar z tobą, panie Gębaku. Ale mówiłeś, że to jest kopalnia i że on zajął kopalnię. Ja tu nie widzę żadnej kopalni. W sensie, niby kopalnia, ale nie do końca. Tak, no kopalnia, nie kopalnia. Jola nielojalna. Kopalnia. Nie kopalnia. Nic tu nie widzę. Chyba, że to jest kopalnia, ale nawet o tym nie wiem. Nieważne. Przed nami dużo questów z bieganiem po kopalniach, skoro już o kopalniach mowa. Bo kopalnia. Więc ja kopalnia się z wami i do kopalnia. Mam nadzieję, że odcinek kopalnia, co nie? Więc do usłyszenia. Kopalnia, w kolejnych kopalnia. Cześć.